Heja, heja, to ja Umbra. My kontynuujemy naszą przygodę z Dickiem Marcinko. Dick to skrót od Richard, ale biorąc pod uwagę to, jak się zachowuje, można to interpretować bardzo różnie. Cele tej misji: przedostać się do stoczni i znaleźć transport rakiet, zanim zostanie wysłany dalej. Sounds easy. Zbliżonko. Co to za zadupie? Jakim kurwa cudem wylądowałem w Jersey? Byłem kiedyś w Jersey i rzeczywiście jest to zadupie. Dobrze bardzo. Kontakt. Człowiek stół. Eksperyment należy uznać za nieudany. Zmiana opon w Korei. Praca wysokiego ryzyka. Można się bardzo brzydko urządzić. Oznaczamy teren. Tu wesoło. Czy chciałbym się dawcą nerki? Bo właśnie pobraliśmy. Chrup. No, wymuszona joga. Mostek. Oj, oj. Może zabójczy cios? No, nie udało się. Nie wiem, czemu spacja nie zadziałała. Eliminujemy. Powolutku. Proszę bardzo. Jaki się... O! Ciekawostka. Jak zginął ostatni, wyłączyła się syrena. Czemu? Nie, jakiś czujnik w dupie. No, wiesz co, już nie warto dzwonić, bo wszyscy już nie żyją. No, swędzi mnie. Też spałem z czulaj. No i takie rozmówki. No i panowie się rozdzielili, jak w klasycznym amerykańskim horrorze. Dla mnie to nie problem. Pan przyszedł podziwiać ścianę. Jakaś moda jest w Korei. Wyczułem, że masz tam na szyi napięcie. O, proszę bardzo, a tutaj podziwiamy drzwi. Też panowie... Okej, nie ogarniam, co to było. Ważne, że nie żyje. Oj, ty nie wiesz, że zmiana opon w Korei Północnej to jest bardzo niebezpieczne zajęcie? Kolejna ofiara, nie? I taka tabliczka. Od ostatniego wypadku w pracy minęło 10 sekund. Nie umiesz czytać instrukcji? Kto mnie zobaczył? Oj. Tu ktoś? Nikogo nie ma. A, na górze, okej. Ktoś mnie strzelał do Dicka Marcinko. Nie ma problemu. Idź spać. Zraniłeś mnie. Jak mogłeś. I on siedzi cały dzień w takim malutkim pomieszczeniu, po ciemku, czekając, co się stanie. Strasznie nudna praca. O, nasz plakat. Czy ze spenetrowanie wszystkich dostaniemy jakąś nagrodę? Okej, okej, okej. Idziemy dalej. Tup, 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 tup.
Bungee jumping bez liny. Nowy popularny sport w Korei. Polska flaga. Ale jestem wzruszony. Chociaż w sumie Polacy byli wtedy po tej stronie Koreańczyków w gruncie rzeczy. No. Taka sytuacja geopolityczna. Marcinko, o proszę. Się. Co widzisz? Admirale, to jedna wielka chujnia. Wasze dane są gówno warte. Rakiety są przewożone lądem. Nie może. Ci skurwiele pakują je do pociągu. Chryste, panie, dasz radę przechwycić je na czas? Jakie zdziwienie na twarzy. Proste. Kolejny koleś, który siedzi w pomieszczeniu pełnym rzeczy. O, fuck. Zawsze przeładowywać, zawsze. Albo używać granatów. No cóż. Trzeba się było nie pochylać. Czy ktoś zamawiał demokrację? Mamy dużo demokracji. Demokracja na wynos, demokracja na ciepło, na zimno. Wow. Nie strzelaj do mnie zza rogu, bo się boję. Ty, nie sprzątnął cię ten granat? Kurwa, z czego oni robią te kalesonki z kewlaru? No, zbieramy kałasznikowy. Swag. Jak jest swag, to podejrzewam, że będą też panowie z YOLO. Lepiej paść trupem niż być komuchem, dupki. No, prawie się zrymowało. Tak was załatwiłem, frajerzy. Jakie ładne biuro. Dragunov. Dobra, wymienimy się za to. Co tu otwieramy? Bramę, luzik. Brawo. W tym dowcipie, nie? A ładowałeś kiedyś w oczodu? Teraz już możemy odpowiedzieć sobie tak. Zdarzyło mi się. Nie wstydzę się tego. No, come on. Tak jeszcze nie umierali. Taka ciekawostka. Schowajmy się na chwilę. Robiło się gorąco. Strzał w nadgarstek zabija Koreańczyków. Ważna informacja, jeżeli kiedykolwiek pojedziecie do Korei Północnej. No, strzał w twarz też, nie? Ale to działa chyba przy większości ludzi, więc... Nie wiem, czy jest się czym podniecać. Kurwa, no. Albo w kolano. Będziemy testować różne części ciała. Teraz co? Łokieć. Oj, źle się nastawiłeś. Ten już nam się nie przyda. Co tutaj stoi? Czy to jest to co? Tak, to granatnik.
Ja, bardzo praktyczna zabawka. No, ale jednorazowa. Jednak poczciwy, stary, dobry kałach to jest to. Nie ma to tamto. Umarł? Mam nadzieję. Oni też. Co my tu mamy? Szafka z bronią. Dobrze, dobrze. Przyda się. Dużo demokracji na wynos. Cholerne jebane komuchy. Okej, niedobrze, 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 niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dużo ich tam matka miała. Ale spokojnie. Jednego po drugim. Mamy czas. Mamy dużo demokracji w magazynku. Uja, no to bolało. To bolało. Przeszarżowałem. A na szczęście niedaleko. W Dragunowie jeden pocisk. Tu już wiedzieliśmy, że kolega będzie, nie czarujmy się. Nie była to dla nas niespodzianka jakaś. No. No, misiu. Wystaw głowę. Nie wstydź się. Proszę bardzo, czasami strzelanie na ślepo jest równie skuteczne. Teraz na spokojnie, z szacunkiem do przeciwnika, żeby nas nie ubił. Cholerne jebane komuchy. Rzucamy granatami. No i proszę. Tu koledzy już poszli spać. Ktoś jeszcze? Nie? Na pewno? Może ty? Nie? Ty? No ok. Nie to nie. No to biegniemy dalej. No to jedziemy dalej pociągiem. Okej, wciągnę to na moje bucket list. Czy Ruscy przejmują te rakiety? A chuj wie, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Twój pociąg został zatrzymany na granicy radzieckiej z rutynowej kontroli. Uniknij wykrycia przez wroga, idź dalej pieszo. Zniszcz dostawę rakiet, odkryj dokąd miały trafić. Okej. Okay. Jest rano. O, proszę bardzo. I znowu mamy MP5. Marcinko musiał je upchnąć w jakimś tajnym miejscu. Haha, hihi, nie? O, Ruscy. Widać, że ruski. Taki nalany. Panowie, rozdzielcie się. No cudownie. Ty sobie, o, jak kamina, Marcinko. Zaciśnięte zębole. Dłubnął se w nosie. My naszą MP5 od razu zamienimy na kałacha. Nie będziemy się rozdrabniać.
Pociąg ruszył, super. No to znów będą pozdrowienia z naszej zajebistej matki Rosji. Miałem nadzieję, że nigdy nie wrócę do tej zasranej dziury. Byłem w Rosji. No, kraj jak kraj. Wszystko wielkie. A syf jak u nas, więc... Nie wiem, czy jest się czym podniecać jakoś szczególnie. Pa, para, pa, pa, para, pa. Okej. Tu powinieneś mieć kucyka jak ja, czemu go nie masz? Nic nie poradzę. No chodź kolega, chodź, chodź, chodź. Przyjdziesz tutaj, skręcisz, przyznaj się. Nie? No to się wyluzuj tutaj. Się kimni. Tu mamy jakiegoś pana. Dzięki za otwarcie drzwi. Odwdzięczę się goleniem. Dzień dobry. Czy chciałby pan chwilę porozmawiać o naszym prezydencie Ronaldzie Reaganie? Prezydent Reagan przesyła pozdrowienia. Zafajdana pieprzona ruska technika. Oj tam, oj tam. Wrog! Wrog! To my! To leci tam granie? Geronimo? Sprzątnęło go? Chyba nie bardzo. Kwadracik został. No nie dajmy się zabić dwa razy pod rząd. No to już byłaby farsa. Okej, 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 okej. Dziobiemy dalej. Dziobiemy dalej, to już byli Ruscy. Już mordujemy tych, co trzeba. Pa, 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 pa. Co masz w manierce? Cokolwiek byś nie miał, tak ci nie pomoże. Odbieram oddech lepiej niż spirytus. Do zwitania. A miałeś głupi wyraz twarzy. Szczęśliwego 4 lipca, skurwysyny. Dzień dobry. Co nam się dzieje? Oj, oj. Nie trzeba było tego ruszać. Mama nie mówiła? I ciopą szlak trafił. Wow. Latający pieczony ruski. Ktoś zamawiał? Ja mam tylko dużo gorącej demokracji. Proszę bardzo. Co do Marcinko, do windy? Nie wiesz, że w trakcie ewakuacji nie wolno wchodzić do windy? O, właśnie dlatego. No dobra. Co my tu mamy? Bezpieczniki. Idźcie spać, koledzy. Top. Jeden. Dwa. Ilu muszę zatłuc ruski, żeby dostać mikser? Jakieś punkty? No i
najkrótsza droga do serca mężczyzny. Cukierek albo psikus. Ostrym nożem przez klatkę piersiową. O, proszę. Bardzo fajnie. Zamieniamy na kałacha. Panowie zapalili światło. Zobaczmy, jak to wygląda bez noktowizora. No, trochę ciemnawo. Co ty się tak zdenerwowałeś, stary? No tak, oni do was strzelają. No strzelają, strzelają, co mają robić? Wyście zaczęli. Sobie spokojnie załatwiałem wszystkich nożem, to nie, trzeba było przyjść z ekipą i zacząć strzelać z karabinów. Tak to jest właśnie z wami, Rosjanami. Czy to był ciężki karabin maszynowy? Tak. Oh, nice. Dalej, spokojnie, spokojnie, się tam rozwala, my się nie przejmujemy. Sukinsen. Powtórz, Marcinko. Dupa i kamieni kupa, admirale. Program rakietowy to słyszała nie sprawka kolejców, tylko Sowietów. Jezu, trzymali je w ogrodzie sąsiada, żeby nam to umknęło. Na to wygląda. Chwileczkę, mam towarzystwo. Ubej! Mam miejsce docelowe tych rakiet. Lecę za nimi. Nic z tego. Jak tylko cię zwężą, to zimna wojna zrobi się znacznie gorętsza. Już czuję to ciepełko. Złoty tekst. Mówię poważnie, Dick, bez pierdół. Kończysz albo przybiję cię do ściany za niesubordynację. Powtórz, szefie. Tracę łączność. Stary numer. No, szefie, szefie, no, tam niestety nie miałem zasięgu, nie? Dlatego nie odebrałem tego ważnego maila do klienta, prawda? One to go. Tu się chłopaki widzę przejmują. Zobaczmy, czy granat mu pomoże na koncentrację. O, bardzo. Znacznie się wyluzował. Przyjął to z godnością. To nowość VHS. Rok 86, no to trochę tak. No. Bądź tak miły i umrzyj. Ciężarówko. Czemu ciężarówka nie wybucha? A, wybuchła. No, zrobiło się nieprzyjemnie. Bądź tak miły i umrzyj. Easy, easy. Daj mi szansę. Cztery granaty, końcówka magazynku i żadnego frajera na horyzoncie. To idziemy dalej. Co to było? W tym magazynku? Nic nie było. Okej. Bop! No, prawdziwi twardziele tylko odchodzą od eksplozji, nie odwracają się. Good to know. Peyton robi z igły widły, pieprząc o niesubordynację. Grozi, że mnie udupi w sądzie wojskowym. Gówno mnie obchodzi, co on o tym myśli. Dostajesz mal za wyniki, a nie za metody. Cholera, przecież wyśledziłem te rakiety aż do samej bazy w ZSRR.
Teraz muszę tylko wykombinować, o co chodzi tym dupkom i zakończyć ten cały burdel. Udało ci się wyśledzić ostatnią dostawę rakiet do Starego Pałacu. Dużo tu strażników, to może być operacja na większą skalę. Cele, przedostań się do pałacu i znajdź centrum sterowania, zniszcz placówkę i ucieknij. Akcja dzieje się o północy, jesteśmy w pałacu. Tich Marcinko najwyraźniej jest królewną Śnieżką, czy innym Kopciuszkiem. No cóż, ale o jego przygodach w pałacu i o 7 małych rosyjskich krasnoludkach usłyszymy następnym razem. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.